Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorWu. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi przygotowana Yamaha R125, ale nie jest to taka zwykła Yamaha R125, jaka zwykle się u nas pojawia. Jest to coś naprawdę mocno limitowanego. No i tak naprawdę, jeżeli lubicie się wyróżniać i szukacie czegoś właśnie takiego wyróżniającego się, czegoś innego niż to, co mają wszyscy, no to myślę, że ta R-ka zdecydowanie będzie dla Was. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. No i dlaczego myślę, że ten motocykl na 100% już niedługo znajdzie nowego właściciela i jestem pewien, że przywieziemy go do Was. Yamaha YZF R125 w takim elektromalowaniu. Słuchajcie, ta RK125 fabrycznie wyszła rzeczywiście w odcieniach niebiesko-szarych, czyli każdy element na tym motocyklu tak jakby jest w fabrycznym kolorze, ale zobaczcie, nałożona na ten motocykl została taka bardzo ciekawa grafika, która rzeczywiście pasuje do tych odcieni. Nałożona została aerografem, a na to wszystko poleciło bezbarwne, czyli to nie jest taka jakaś gdzieś tam ręczna robótka u pana gdzieś tam paździocha w domu, tylko naprawdę to jest fajnie zrobione. Zobaczcie, jaki tutaj efekt się fajny uzyskał. Jeżeli gdzieś tam ktoś lubi się wyróżniać, to naprawdę ten motocykl robi wrażenie, jest czymś fenomenalnym, czymś zdecydowanie różniącym się od pozostałych motocykli. No i naprawdę muszę Wam przyznać, że gdzieś tam na początku się stawiałem, czy to jest ok, czy nie ok, ale jak już im dłużej na to patrzę, no to naprawdę ten motocykl robi na mnie wrażenie duże. No i muszę przyznać, że taką merkę nie ukrywam, że chciałbym po prostu mieć, bo fajnie to wygląda i na pewno myślę, że po takim dłuższym opatrzeniu, no to się po prostu bardzo ten motocykl zaczyna podobać. No ale dobra, RK125, jeden z najpopularniejszych motocykli klasy, właśnie tej klasy, najczęściej przez Was wybierany. RK to już jest chyba taka legenda. Nie wiem, ile byśmy tych motocykli tutaj nie mieli, gdyby to by nawet były setki, to one się zawsze będą sprzedawać momentalnie. No i nie wiem, czy gdzieś tam zauważyliście, jak sobie przeskrolujecie naszego YouTube'a, no to co się pojawi taki motocykl, to się po prostu szybciutko sprzedaje. Dlaczego on się tak szybko sprzedaje? No bo chociażby dlatego, że to jest motocykl, który rzeczywiście łudząco przypomina duży motocykl. Jak postawimy obok R6, to naprawdę ta R-ka wcale nie jest dużo mniejsza. Jednocześnie oczywiście możemy się już wszystkiego nauczyć. Mamy skrzynię sześciobiegową, manualną, więc tak naprawdę wszystko w tym motocyklu działa tak jak w motocyklu dużym. No i 15-konna jednostka, czyli jednocześnie bardzo żwawy silnik jak na 125. Do 100 na godzinę naprawdę bardzo szybko się to rozpędza, więc już można śmiało sobie tym motocyklem jeździć i po mieście i poza miastem. 2,5 litra średnie spalanie na 100 km, no to jest kolejny powód, dla którego ludzie to wybierają. No i jednocześnie moim zdaniem też bardzo dobra jednostka silnikowa, która przede wszystkim jest mało wymagająca, jeżeli chodzi o serwis. Tak naprawdę tylko serwis olejowy jest tutaj najważniejszy, reszta naprawdę bardzo, bardzo długie przebiegi może ten motocykl robić, no oczywiście, jeżeli się o niego zadba, a nawet jeżeli się tfu kiedyś coś tam wydarzy, no to bardzo dobra dostępność części. Ten sam silnik był pakowany w wielu modelach Yamahy właśnie 125 i w WR-kach, i w MT-kach, nawet w X-Maxach większość części pasuje, więc cała masa części zamiennych, z tym absolutnie nie ma żadnego problemu. No i jakby myślę, że kolejna rzecz, no ten motocykl po prostu bardzo dobrze wygląda. Jak go zestawimy chociażby z frontem CBR, no to gdzieś tam niebo a ziemia. Terka naprawdę wygląda rewelacyjnie, duży gabaryt, pełnowymiarowy, nawet jak dorosły chłop na to usiądzie, to się po prostu wygląda na tym wciąż jak na motocyklu. No i myślę, że to rzeczywiście tą R-kę postawiła bardzo wysoko. No niestety te ceny tych R-ek szybują cały czas do góry, może nie w jakimś tempie ekstremalnym, ale niestety no z roku na rok są zamiast tańsze, to droższe. No ale to z drugiej strony, no teraz jest ból przy kupowaniu, ale jednocześnie jeżeli Wam się tu znudzi za rok czy dwa, no to wierzcie mi, że ten motocykl trzyma, będzie swoją wartość. A taki motocykl, który się wyróżnia, no to zdecydowanie teraz jest taki trend na to, że każdy chce mieć coś innego. Jak się jakiś motocykl nam wyróżnia, no to naprawdę momentalnie znajduje nowego właściciela. No jestem pewien, że tak też będzie w tym przypadku. No ale dobra, już stricte o tym egzemplarzu. Motocykl z rocznika 2013. Cały fabryczny, można powiedzieć. Napiszę Wam na fakturze, że jest motocykl bezwypadkowy. Oryginalny przebieg, 30,5 tysiąca km przebiegu. To także napiszemy na fakturze. Jestem tego pewien, że tutaj nie ma to tamto, że jest inaczej. Dodatkowo oczywiście dołączamy dokumentację zagraniczną plus naszą książkę serwisową, gdzie macie wpisane to, co zrobiliśmy. Czyli kolejny podpunkt. Motocykl już jest po serwisie. Macie tutaj zrobiony pełny serwis oleofiltrowy. Nowy olej w silniku. Zalendras jest motulem 10W40. Nowy filtr oleju oczywiście. Nowa świeca. Sprawdził się filtr powietrza, który był w świetnym stanie, więc został. Wymieniliśmy płyn hamulcowy z przodu i z tyłu. Wymieniliśmy także zestaw napędowy tutaj. Zobaczcie, macie nówkę, sztukę, napęd.
Zębatki od T, łańcuch na X-ringu, więc też już coś takiego fajnego w złotym kolorze, więc także fajnie to wygląda. No i na tą chwilę po tym serwisie ten motocykl jest bez żadnego wkładu na teraz. Opona przód, tył w porządku, tarcza przód, tył w porządku, klocki przód, tył w porządku, amortyzatory ok. Silnik chodzi bardzo dobrze, żadnych niepokojących dźwięków tutaj nie ma, a wręcz przeciwnie. Przechodzę do kolejnego punktu, czyli dodatki na tym motocyklu. Macie na pokładzie tej erki akcesoryjny, kompletny układ wydechowy Leovins. No i to jest oryginalny Leovins, nie jest jakaś tam podróba z AliExpress, tylko kompletny wydech od samej głowicy po samą końcówkę. Na tą chwilę ten motocykl ma jeszcze w środku tą wkładkę wygłuszającą, czyli DB Killer, więc jeszcze to nie jest taka jak pełna możliwość dźwięku. Po wyjęciu tej wkładki to już się robi taki naprawdę mocny bulgot. No a teraz i tak już jest, myślę, że dużo lepiej niż w serii, więc na pewno to też robi wrażenie. Dodatkowo motocykl ma zainstalowany krótki uchwyt rejestracji, czyli tak naprawdę taki z możliwością regulacji, możecie sobie pochylić tą tablicę bardziej albo odchylić, więc to także jest na plus. LED-owe kierunkowskazy z przodu i z tyłu, więc to także kolejny bajer. Fabryczne kierunki są takie typowe, małe, w sensie wielkie żarówkowe. Tutaj macie już LEDy i naprawdę fajnie świecą, więc kurczę, no powiem wam szczerze, mi się ten motocykl bardzo podoba. Gdzieś tam możecie sobie pomyśleć, że chwalę to aż nadto. No jeżeli sobie obejrzycie takich erek już, nie wiem, z 10 na polskim Elixie, no to wierzcie mi, że po prostu wrócicie do nas i powiecie, no dobra, wolę dopłacić i mieć coś fajnego, bo w tym motocyklu właśnie tak będzie. Jeszcze co muszę powiedzieć, motocykl na fabrycznym, oryginalnym silniku, nie było tutaj nic grzebane, fabryczne uszczelki od nowości, co także potwierdza jego przebieg. Myślę, że co najmniej drugie tyle bez żadnego remontu tym motocyklem sobie zrobicie, więc nic bym się tutaj nie martwił o to. No i co? My także robimy kompletną dokumentację do rejestracji. Tak jak wam wspomniałem, wy kupując, wchodzicie już prosto do Wydziału Komunikacji. Rejestracja, ubezpieczenie, koniec. Czyli żadnej akcyzy, recyklingu, skarbówki nie ma. My badanie techniczne robimy za was, więc tak naprawdę nie macie żadnych tutaj dodatkowych rzeczy oprócz samej rejestracji i ubezpieczenia. Więc myślę, że to jest taka opcja naprawdę bardzo fajna. Tym bardziej, że oczywiście zapraszam was do nas do Żarnowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo, potwierdzić moje słowa, zbić pionę, pogadać, przejechać się i tak dalej, więc zapraszam was serdecznie. Ale pamiętajcie, że możecie też zamówić sobie oględziny takiego motocykla pod swoim domem. Czyli tak naprawdę zadzwonicie do nas, powiecie skąd jesteście. My wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko za sam dowóz. My do was przyjeżdżamy, wy sobie motocykl u siebie od domu oglądacie. Jeżeli wszystko jest tak, jak chcieliście, no to dopiero wtedy płacicie za motocykl. Więc myślę, że to jest taka naprawdę uczciwa oferta w obie strony. A jednocześnie też my sami, jak wiemy, że mamy jechać na koniec Polski z motocyklem w ciemno, no to też nie chcemy się wstydzić. Chcemy wozić fajne motocykle, a takimi motocyklami, uwierzcie mi, że naprawdę fajnie się handluje, mimo że może to nie są najtańsze maszyny. Ta marża też jest jakaś olbrzymia, ale naprawdę to jest aż sama przyjemność takie motocykle mieć u siebie w salonie, więc ja się ram niesamowicie, jestem pewien, że wy też. No i dobra, przekręcam kluczyk, a jak jestem przy kluczyku, to wam powiem, że są dwa. Oczywiście przekręcam czerwony guzik w dół, klikam zapłon. Nasza błyskawica, macie krótkie światła, długie, mryganie, klakson, kierunkowskaz, przedni prawy, tylny prawy, chodźmy na lewą stronę, lewy tył, a przy okazji pozycyjne światło z tyłu, podświetlenie rejestracji. No i ten dźwięk. A przypominam, że to jest jeszcze z DB Killerem. Po wyjęciu ten dźwięk będzie zdecydowanie bardziej basowy, więc sobie wam pokażę szczunik luz obrotowy. Nie no, świetny motocykl, naprawdę. Nie ma się tutaj co przyczepiać. 13 rok, no to po 10 latach naprawdę, żeby tylko każdy motocykl sportowy, cały plastikowy dookoła właśnie tak wyglądał, to naprawdę będzie dobrze. No i co? Lewa w górę, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że już niedługo do zobaczenia. Pamiętajcie, że my do was ten motocykl możemy dowieźć. Wozimy motocykle bardzo fajnym pick-upem, więc możecie sobie zrobić niespodziankę, nie wiem, dla syna, dla męża, dla żony, nie wiem, co sobie chcecie. Naprawdę fajny możemy zrobić przy okazji do tego otoczkę, więc no cóż, mam nadzieję, że będziecie się jarać tak jak ja tym motocyklem. Ciekaw jestem, czy wam przypadła właśnie ta grafika do gustu. No i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się u nas w salonie bądź pod waszym domem. Siemanko! Hey.